Michał nie był krytyczny wobec Tadzika, broń Boże. Michał był krytyczny wobec kompozycji, która nie jest Tadzika, która została mu gdzieś tam jakoś narzucona, zaproponowana. Ja z mojej strony powiem tylko tyle, że pisanie muzyki to nie jest tak, że się bierze gitarę i się coś tam zaśpiewa i coś tam się napisze. To jest o wiele trudniejsze, ludzie się uczą tego latami, ludzie jeżdżą po całym świecie, żeby się inspirować innymi ludźmi. Ludzie piszą swoje największe hity też latami, więc napisanie piosenki w jeden dzień? Nie wierzę w to. Znaczy można i później piosenki tam są, natomiast ja uważam, że głos Tadzika zasługuje na dużo lepszą kompozycję. Rzeczywiście, tak jak powiedziała Margaret, bardzo szybko robiliśmy te single. Ja nie ukrywam, że mam dużo swoich utworów, natomiast no wiadomo, też była taka reguła, że trzeba było tutaj skomponować, wyprodukować utwór. No i ja wychodzę z założenia w ogóle, że jak się robi coś na szybko, to wiesz, może być super zupa, może być przesolona, może być, wiesz, nie? Niedopieprzona, czy jakkolwiek zwał, tak zwał. Ja dałem z siebie wszystko, strasznie się stresowałem, bo ten tekst powstał zaledwie kilka dni temu i jeszcze nie miałem czegoś takiego, w sensie zadebiutowałem, żebym tak szybko pokazał całej Polsce coś, co gdzieś tam we mnie siedzi. Cieszę się, że mogłem chociaż tam popełnić troszeczkę tekstu do tego utworu, bo strasznie mi zależało na tym, żeby to było, żebym się z tym tekstem mógł utożsamić. I też właśnie pisałem o tych marzeniach, o tym, że nam się to spełniło, że naprawdę trzeba wierzyć w marzenia, bo ja miałem tyle gdzieś tam... były takie momenty w moim życiu, że miałem zafachanie, a może rzeczywiście może jakaś inna droga i był sport przez chwilę, ale wiem, że naprawdę nie można tracić nadziei, trzeba wierzyć w te swoje marzenia i wszystkim Państwu życzę, abyście tylko pomogli tym marzeniom się spełnić.